wartościowe, do czego będę Państwa zachęcać. To ja się najpierw przedstawię. Nazywam się Ola Rodzewicz i na co dzień od 14 już lat jestem dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej w pięknym mieście Węgorzewo na Mazurach. Także dzisiaj witam Państwa ze swojego gabinetu w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jestem też trenerem kompetencji kluczowych. Dzisiaj w mojej prezentacji będzie to się przewijać, ponieważ kompetencje kluczowe są czymś, co jest mi bardzo bliskie i co uważam, że w uczeniu się jest sprawą fundamentalną. I dzisiaj takie miłości moje Państwo też w tej prezentacji zobaczycie. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję później troszkę o tym porozmawiać. No dobrze. To zaczynamy. Tytuł mojej prezentacji to jest Facetka z poradni o postawie wspierającego nauczyciela i rodzica w uczeniu się dziecka. I chcę Was zapytać na początku o przyszłość. Myślę, że do roku 2020 było tak, że wielu z Was, nie wiem, czy są ze mną dzisiaj rodzice, nauczyciele, mam nadzieję, że i jedni, i drudzy, albo są tacy, którzy występują i w jednej, i w drugiej roli. Pewnie wielu z nas myślało, że przyszłość jest jednak dość przewidywalna i że my możemy edukację tak projektować, żeby wyposażyć dzieci we wszystkie umiejętności, które będą im potrzebne do tego, żeby one mogły z nich zbudować swoją przyszłość. I najczęściej to jest taka przyszłość, którą my znamy. I budujemy razem z naszymi dziećmi taką przyszłość i takie wyobrażenie o ich życiu w przyszłości, które my znamy i które chcielibyśmy, żeby było udziałem naszych dzieci. I w roku 2020 okazało się w marcu, jak przyszedł taki malutki wirus do nas, że te wszystkie nasze wyobrażenia się przewróciły. I jedno, co jest bardzo pocieszające, to muszę Państwu powiedzieć, to, że to nigdy nie było możliwe, że nigdy nie mieliśmy takiej możliwości przewidywania przyszłości, nigdy nie wiedzieliśmy, jak projektować na podstawie przeszłości tego, co się wydarzy w przyszłości. Tylko dzisiaj już to widzimy bardzo wyraźnie i rok 2020 przybliżył nas bardziej do zrozumienia tego, czym są tak naprawdę kompetencje kluczowe. Ja dzisiaj będę chciała Państwu pokazać kilka raportów, które ja jestem wielką fanką raportów, lubię czytać raporty, lubię jak ktoś się napracuje i zbierze pewne dane, opracuje je, a ja mogę z przyjemnością się z nimi zapoznać. I zawsze wszystkim autorom jestem za to wdzięczna. Dzisiaj jeden z takich raportów, który też powstał w roku 2020, Edukacja zdalna, co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami. I tę publikację bardzo Państwu polecam, bardzo. I tam na końcu jednego z artykułów profesora Jacka Pyrzelskiego jest taka myśl. Z pewną ostrożnością można uznać, że takie właśnie doświadczenia wyjaśniają, dlaczego respondentów uważających, że pandemia przełożyła się negatywnie na ich zdrowie psychiczne, jest więcej w grupie nauczycieli niż w grupie rodziców, opiekunów. I to jest zdanie podsumowujące artykuł. A ja wybrałam je dlatego, że ono jest mi dzisiaj użyteczne. Ponieważ jeśli osoby, które są osobami decydującymi i współtworzącymi edukację dzieci, są to osoby, które niekoniecznie dobrze psychicznie się czują, to jest pytanie moje, czy człowiek, który jest zmęczony, sfrustrowany i niepewnie czujący się w rzeczywistości, może pomóc małemu człowiekowi czy młodemu człowiekowi wchodzącemu w przyszłość, w projektowaniu jego przyszłości i towarzyszyć mu w uczeniu się. Bo nawet w prawie, i to jest ta kolejna rzecz, do której też będę się odwoływała, bo
nauka i prawo są rzeczami, do których myślę, że zawsze warto się odwoływać. A jeśli mówimy o uczeniu się dzieci, to musimy to też osadzać w prawie oświatowym. I prawo oświatowe, prawo dotyczące edukacji w Polsce, chcę dzisiaj Państwu w kilku fragmentach pokazać, jest napisane naprawdę dobrze. Wszystko zależy od tego, co my dorośli, nauczyciele i rodzice zrobimy z tym prawem i jakie my decyzje względem uczenia się dzieci będziemy podejmować, bo schemat pomagania, jeśli mówimy o pomaganiu, o wspieraniu, o towarzyszeniu dzieciom, jest taki, że w szkole to dyrektor ma wspierać rodziców i nauczycieli, a potem dopiero oni mogą iść do dzieci. No najczęściej wygląda to tak, że jak wybuchła pandemia, to stało się tak, że wszyscy sobie radzili jak mogli, prawda? I wszyscy poszliśmy do dzieci. I dzieci dostały od nas różny przekaz, a my byliśmy w bardzo różnej kondycji. Minęło wiele miesięcy, my nadal jesteśmy w bardzo różnej kondycji i nadal nie zrobiliśmy pewnych rzeczy, które w mojej ocenie zrobić należy. I odwołując się do rozporządzenia, które mnie jest osobiście jako dyrektorowi poradni bardzo bliskie, to jest rozporządzenie z 2017 roku, które mówi o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i w placówkach. I to rozporządzenie na samym początku mówi tak, że tą pomoc, której udzielamy, udziela jej rodzicom, uczniów i nauczycielom kto? Dyrektor. Dyrektor tej placówki. I polega to na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych po to, żeby oni mogli tej pomocy udzielać uczniom. Czyli zapamiętajcie ten schemat. To w edukacji musi działać tak, że najpierw jest dyrektor, potem są rodzice i nauczyciele. I tu rzecz niezwykle ważna. My jako dorośli musimy pewne sprawy załatwiać między sobą jako ludzie dorośli i odpowiedzialni. I jeśli mamy różne poglądy na sprawy dotyczące uczenia się dzieci, mamy różne postawy względem uczenia się dzieci, to rozwiązujmy je najpierw jako dorośli między sobą, a potem idźmy z tym do dzieci, jeśli chcemy, żeby było to środowisko wspierające dla dziecka. To nie rozmawiajmy ze sobą, kłócąc się przez media społecznościowe, nie rozmawiajmy przez dziecko o tych sprawach, ale rozmawiajmy ze sobą. I wiecie Państwo, taka rzecz, która mnie bardzo dotyka osobiście, to jest to, że my jesteśmy w edukacji bardzo skoncentrowani na uczniach. Ja dzisiaj uczestniczyłam w takim spotkaniu, które wprowadziło mnie w bardzo kiepski nastrój, ponieważ po raz kolejny okazało się, że schemat pomocy, o którym ja dzisiaj Państwu mówię, po prostu nadal nie ma racji bytu, jeśli chodzi o naszych decydentów, ponieważ nadal nie ma takiego nawyku, że jeśli dyrektor, rodzic i nauczyciel ma pójść do dziecka, to najpierw on musi być zaopiekowany. I tak jak na tej ilustracji, którą tu widzicie, w samolocie jak spada maseczka, kiedy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, to najpierw nakładamy tę maskę sobie, a potem pomagamy innym. A w edukacji jest tak, że niezależnie od tego, w jakiej kondycji jest dyrektor, w jakiej kondycji są rodzice i nauczyciele, to oni muszą pójść i towarzyszyć dziecku w procesie uczenia się. I niezależnie od tego, jaką mamy sytuację i z jaką sytuacją dzisiaj mamy do czynienia, to też wszyscy idziemy do dzieci. I jesteśmy zmęczeni, czasem sfrustrowani, a idziemy do dzieci. I ten schemat tak nie może wyglądać. I ja dzisiaj uczestniczyłam w takim spotkaniu, w którym poprosiono nas jako pracowników poradni, żebyśmy się wyjątkowo zaopiekowali nauczycielami i dziećmi powracającymi do szkoły, ponieważ tak jak zostało to określone, dzieci mogą być w bardzo traumatycznej sytuacji. I wiecie Państwo, ja na bieżąco diagnozuję sytuację wśród osób, z którymi mam do czynienia i którymi się opiekuję. I nie widzę, żeby była jakaś wyjątkowa sytuacja, szczególnie kiedy spadł fajny śnieg i mają dzieci ferie, że są w jakiejś traumatycznej sytuacji. Natomiast widzę, w jakiej sytuacji znajdują się dzisiaj nauczyciele, w jak trudnej sytuacji znajdujecie się Państwo jako rodzice i
ci, którzy opiekują się tymi wszystkimi ludźmi, czyli dyrektorzy szkół, również są w dosyć kiepskiej sytuacji. I jest mi przykro, i jest mi dziwnie i trudno, że nadal ci, którzy widzieć to powinni, nie widzą tego, że tutaj tak naprawdę ktoś inny zupełnie potrzebuje pomocy. I czym jest postawa? Definicji postaw jest bardzo wiele, one mają trzy takie główne składniki. Ja wybrałam taką, bo jest, myślę, dosyć prosta i zrozumiała, że postawa jest uwewnętrzniona przez jednostkę. Wyuczona jest to skłonność do reagowania w społecznie określony sposób, szczególnie poprzez podejmowanie określonych działań w odpowiedzi na oczekiwania społeczne. I teraz jest pytanie, jaka jest postawa osoby, która jest zmęczona i sfrustrowana? Chcę powiedzieć, że na pewno ta osoba nikomu nie pomoże. I na pewno nie będzie to postawa wspierająca. Kolejny raport, który będę polecać i do którego chciałabym się dzisiaj odwołać, to jest raport o dołowaniu Akademii Przyszłości. I w tym raporcie jest kilka pytań i ja te pytania dzisiaj Państwu zadam. Jakie marzenia macie teraz? Jakie mieliście w dzieciństwie? Widzicie różnicę w ich kolorach? Skoro przechowujecie zdjęcia z dzieciństwa, dlaczego wyrzuciliście dziecięce marzenia? W tym raporcie jest również kilka bardzo ważnych zdań, o których chciałabym powiedzieć. Są takie podsumowania. Na przykład informacja o tym, że dzieci, które są otoczone nadmierną opieką, to są też dzieci, które doświadczają trudności w dostosowaniu się. Wiecie, dzieci doświadczające przemocy ze strony dorosłych to nie są tylko dzieci, które są krzywdzone w sposób fizyczny, słowny. To są również dzieci, które doświadczają nadmiernej opieki, ponieważ jak pokazuje ten raport, te dzieci mają trudności z kontrolą emocji, te dzieci mają trudności z poczuciem własnej wartości. Jest taka sentencja, że w mózgu dziecka, które za popełniane błędy jest strofowane i wyśmiewane, następuje zatrzymanie produkcji dopaminy. A dopamina jest odpowiedzialna za proces uczenia się. Więc jeśli takie dziecko kilka razy usłyszy, że coś zrobiło źle i na tym się kończy Państwa udział w procesie uczenia się dziecka, to ono zupełnie straci motywację do uczenia się. A co zrobić z czymś takim, że co piąty uczeń na świecie nie radzi sobie nawet z najłatwiejszymi zadaniami, które wymagają zastosowania wiedzy praktycznej przy użyciu komputera jako narzędzia poszukiwania informacji. Jak to możliwe w dzisiejszym świecie? Jak mogą być takie wyniki badań? Dzieci przecież rodzą się ze smartfonem w ręku. To, że dzieci potrafią posługiwać się różnymi cyfrowymi urządzeniami, w ogóle nie oznacza, że mają kompetencje cyfrowe. Co siódmy 15-latek w Polsce nie rozumie czytanego tekstu. Wielu uczniów spędza czas na lekcjach w całkowitej bierności. I wiecie, przyglądajcie się swoim dzieciom, bo myślę, że bardzo wielu uczniów i wcześniej, i teraz, i pewnie w przyszłości, w takim modelu szkoły, jaki mamy dzisiaj, niestety spędza tam czas w całkowitej bierności. Ale to jest stracony czas i na pewno nie jest to czas uczenia się. Co trzeci uczeń w Polsce rezygnuje ze starań, gdy uznaje, że nie jest wystarczająco dobry w danej dziedzinie. Aż 33% z nich na pytanie, jak często czują się z siebie dumni, odpowiada nigdy lub rzadko. I fakt chyba najsmutniejszy, ale mówię to specjalnie dzisiaj, żebyście to Państwo usłyszeli, że w Polsce w 2019 roku blisko 100 młodych ludzi w wieku od 7 do 18 roku życia zmarło wskutek samobójstwa. Pod względem zakończonych śmiercią prób samobójczych jesteśmy drugim krajem w Europie. I pewnie teraz Państwo powiecie, no to Pani Mądralo, to jak jest tak źle, to co mamy zrobić? Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że w życiu młodego człowieka i dziecka wystarczy jedna znacząca osoba dorosła,
która jest nim zainteresowana i która jest z nim w relacji, aby ochronić jego zdrowie psychiczne. Jedna znacząca osoba dorosła. Wiecie, kim są najważniejsze znaczące osoby dorosłe w życiu młodych ludzi i dzieci? To są rodzice i to są nauczyciele. To są dwie grupy, które są najważniejszymi znaczącymi osobami dorosłymi w życiu. I dzisiaj, jeśli jesteś nauczycielem, musisz pomyśleć o tym, że bardzo wielu twoich uczniów nie ma w domu znaczącej osoby dorosłej, która byłaby też osobą kompetentną i która byłaby osobą zainteresowaną i byłaby w relacji ze swoim dzieckiem. Wiecie, czasami z braku tych kompetencji to są rodzice, którzy tę miłość i zainteresowanie rozumieją poprzez to, że jesteśmy w domu, mamy co zjeść, mamy w co się ubrać, prawda? Zapytam, jak tam w szkole, czy piątki, a czemu Tomek dostał piątkę, a ty dostajesz czwórkę. I tak rozumieją te relacje. I często to jest za mało. I taka osoba potrzebuje takiej autentycznej, zainteresowanej osoby. I często jest to nauczyciel. O tyle jesteśmy dojrzali i zdrowi jako ludzie dorośli, o ile w naszym życiu był ktoś, kto zapewnił nam dobry start. To możesz być ty, nauczycielu, to możesz być ty, rodzicu. Decyzja należy do ciebie. Cieszę się, że tu jesteście, bo to oznacza, że wielu z was jest takimi rodzicami. I że weźmiecie odpowiedzialność dzisiaj za to, co będę chciała wam powiedzieć. Uczenie się to jest moment, kiedy człowiek dostrzega lukę pomiędzy tym, co wie, a tym, czego chce się dowiedzieć. Umiejętność uczenia się jest jedną z 8 kompetencji kluczowych, które przez Parlament Europejski zostały wskazane jako te, które są ważne w procesie uczenia się przez całe życie. Ona dzisiaj w 2018 roku brzmi, od 2018 roku została zmieniona i brzmi, że jest to kompetencja osobista, społeczna, w tym umiejętność uczenia się. Więc jeśli jest to kompetencja osobista, to kto ma wziąć odpowiedzialność za ten proces uczenia się? Pamiętajcie, że odpowiedzialność za proces uczenia się, od początku uczenia się, bierze każdy z nas. I niezależnie od tego, czy ma 2, 3, 4, 5 czy 19 lat, to jest jego kompetencja. I to on jest w procesie uczenia się. A my wszystko, co możemy zrobić jako znaczące osoby dorosłe, to być w relacji, być uważnymi, i być tymi ludźmi, którzy po pierwsze dbają sami o siebie i w tej perspektywie potrafią zadbać i uszanować to, że to jest kompetencja mojego dziecka, że to jest kompetencja mojego ucznia, że to nie jest tak, że on będzie robił tak, jak ja mu powiem, bo może on ma na to zupełnie inny pomysł. I chciałabym dzisiaj, bo nie wiem, kim państwo jesteście, więc chciałabym dzisiaj też powiedzieć, jaka jest definicja kompetencji kluczowych, bo ona dla mnie jest bardzo piękna. A jako, że jest to definicja, to nie będę jej parafrazować, tylko ją po prostu przeczytam. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, uzyskania szans na zatrudnienie, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa. Rozwija się je w perspektywie uczenia się przez całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa przez dorosłe życie za pomocą uczenia się formalnego, nieformalnego i pozaformalnego. I na to chcę zwrócić uwagę też, że dzisiaj jest takie oczekiwanie, ja obserwuję w wielu mediach ludzi, którzy dzisiaj się rodzą jak grzyby po deszczu, wszyscy się znają na edukacji. Polacy to generalnie wszyscy się znają na medycynie, prawda, na polityce, wszyscy się znamy i na pewno wszyscy znamy się na edukacji. I chcę powiedzieć, że widzę, jakie jest głębokie niezrozumienie i jakie jest ogromne oczekiwanie względem edukacji formalnej, jaką jest szkoła. A zobaczcie państwo, w rozwoju umiejętności uczenia się edukacja formalna to jest 1/3 tak naprawdę, ponieważ uczenie się formalne to jest właśnie szkoła, ale mamy jeszcze uczenie się nieformalne i pozaformalne. Nieformalne to jest między innymi to, co odbywa się w rodzinie. To są zajęcia pozalekcyjne. To jest każda forma, która jest nabywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w toku różnych aktywności.
bo człowiek nie uczy się tylko w szkole. Człowiek uczy się w każdej aktywności, jaką podejmuje. I mamy jeszcze uczenie się pozaformalne, najczęściej dotyczące osób dorosłych, które jest również instytucjonalne. Czyli nie tylko w szkole człowiek się uczy. A skoro uczenie się jest kompetencją osobistą, to jaki wpływ na uczenie się ma twoje dziecko? Czy ono może decydować o tym, czego będzie się uczyć? I myślę, to jest moja teza, że najtrudniej jest przyjąć postawę wspierającą i zrezygnować z realizacji własnego planu. Mówię to na podstawie swojego 20-letniego już doświadczenia w pracy nauczyciela, ale również mamy, która wie, jak trudno jest zrezygnować z siebie i z realizowania własnych planów, marzeń i wyobrażeń o przyszłości i przyjąć postawę wspierającą. I nagle zobaczyć w swoim dziecku osobę, która chce zrobić ze swoim życiem coś zupełnie innego, niż projektowało się to od początku i niż projektowało się to od wczesnego dzieciństwa. I wiecie, to są czasami cudowne rzeczy, a my możemy w tym bardzo przeszkadzać. Bardzo możemy w tym przeszkadzać. Ja na przykład swoją córkę całe życie postrzegałam jako humanistkę. Niezwykle utalentowaną humanistkę i byłam przekonana, że ona pójdzie gdzieś w tym kierunku, a tymczasem wybrała nauki ścisłe. I oczywiście dla mnie, jako dla mamy, nie jest to żaden dramat. I co więcej, widzę, jak moja praca, nasza wspólna z mężem oraz szkoły w rozwijaniu jej różnych kompetencji i dbaniu, opiekowaniu się i towarzyszeniu jej w rozwijaniu tych kompetencji, jaki owoc to przyniosło. I jak człowiek, który biegle posługuje się i porusza się w świecie nauk ścisłych, jednocześnie jest humanistą. I towarzysząc dziecku w uczeniu się, zawsze myśl o tym celu. Tylko pytanie, co jest celem edukacji? I co jest twoim celem w wychowaniu twojego dziecka? Bo według mnie celem edukacji we wszystkich jej wymiarach jest wspieranie dziecka w osiągnięciu samodzielności i poczuciu szczęścia. Bo do czego my wychowujemy dzieci? Do tego, żeby byli lekarzami, żeby nasze dziecko było, nie wiem, prawnikiem, żeby było właścicielem dobrze prosperującej firmy, czy żeby po prostu było szczęśliwym i samodzielnym człowiekiem, niezależnie od tego, jaki zawód w przyszłości wybierze. Bo jeśli dziecko będzie miało takich rodziców i takich nauczycieli, którzy będą mu towarzyszyć w tym, że proces uczenia się jest jego kompetencją osobistą i będą oddawać mu odpowiedzialność za ten proces uczenia się, to chcę wam powiedzieć, że dzieci, którym my tak towarzyszymy i wspieramy je w tym, kiedy przyjdzie czas uczenia się rzeczy trudnych i takich, które dzieci nie do końca potem rozumieją sens i cel tego uczenia się, bo przychodzą często rzeczy takie, których trzeba się nauczyć, są trudne i naprawdę trudno nauczycielom wytłumaczyć sens tego uczenia się, poza tym, że to się im przyda na dalszych etapach edukacji, to chcę wam powiedzieć, że one będą miały zaufanie i będą się uczyć rzeczy trudnych. Ponieważ jeśli jest ekscytacja, jeśli jest przyjemność z uczenia się, to nawet kiedy przychodzą trudne rzeczy do uczenia się, to one znajdują w sobie motywację po to, żeby się tego uczyć. I kolejny raport. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce, poza horyzont kurs na edukację, też Państwu polecam. Jak Państwo będziecie chcieli, to ja linki do tych raportów, bo one są darmowe, wyślę Państwu w wiadomości mailowej. Na koniec podam również swój adres mailowy. I chcę powiedzieć, że w tym raporcie jest też takie zdanie, że kształtowanie postawy odpowiedzialności za własny rozwój jest podstawą skuteczności procesu edukacji i wychowania. To właśnie od tak zdefiniowanej i pożądanej postawy zależy między innymi kluczowa umiejętność uczenia się przez całe życie.
od postawy odpowiedzialności za własny rozwój. Jeśli taki młody człowiek uczy się, bo on rozumie, że uczy się dla siebie, on uczy się na początku, bo to sprawia mu przyjemność, bo on się chce dowiedzieć, prawda? Bo on dostrzega tę lukę pomiędzy tym, co już wie, a czego nie wie i chce się dowiedzieć, dlaczego nie wie. I na początku to są rzeczy przyjemne. Tam jest produkcja dopaminy i wiążą się z tym pozytywne emocje. I jeśli na tym się zbuduje ten proces uczenia się i w tym będziemy dziecku towarzyszyć, to ono potem osiągnie dojrzałość w uczeniu się. Bo mózg najlepiej uczy się w stanie ekscytacji, prawda? Na początku nie dlatego, że wiemy, że obiektywnie coś jest ważne czy słuszne, ale później tak. I czy twoje dziecko może decydować o tym, czego się uczy? Czy wasi uczniowie mogą decydować o tym, czego się uczą? Wiem, nauczyciele mówią, no jasne, mamy podstawę programową, prawda, musimy ją realizować i jak uczniowie mają decydować o tym, czego się uczą? Jeśli mają wspierających, zaangażowanych i obecnych nauczycieli, to wiem, że to jest możliwe, że aktywnie uczestniczą w procesie uczenia się. A ty, rodzicu, czy masz zgodę na to, że twoje dziecko może dostać złą ocenę? Czy jesteś tutaj na spotkaniu dzisiaj tylko po to, żeby się dowiedzieć, jak jeszcze więcej wycisnąć ze swojego dziecka? Bo ja takich rad dzisiaj nie będę państwu udzielać, ale powiem wam, że jeśli człowiek jest odpowiedzialny za swój proces uczenia się i jeśli wie, że za jego pracę, której nie wykonał, dostał złą ocenę i ma wokół siebie ludzi, którzy mówią, to jest informacja zwrotna, no nie nauczyłeś się, to dostałeś słabą ocenę, to jest twoja ocena. I nie mają obok rodziców, którzy odbierają to jako osobistą porażkę, wracają z wywiadówki i mówią, Boże, jaki wstyd był słuchać, jakie ty masz straszne oceny. Nie, to są jego oceny. To są jego wyniki, to jest jego decyzja. I my jesteśmy od tego, żeby być obecni, wspierać i towarzyszyć. I jeśli to jest proces, w którym jesteśmy autentyczni i zaangażowani, to on zawsze kończy się pozytywnie. I jeśli chodzi o oceny, to tak jak powiedziałam, my w prawo w Polsce mamy dobrze napisane. W ustawie o systemie oświaty mamy taki zapis, bo do niego ustawa prawo oświatowe się odwołuje nadal, że ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które co ma na celu? Co ma na celu ocenianie? Ma na celu poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz o postępach w tym zakresie. I spójrzcie teraz na to. Jeśli ocena jest informacją zwrotną, która mówi, taki masz poziom osiągnięć i takie zrobiłeś postępy, to jest w porządku. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się uczyć. Po prostu ja bym tego lepiej nie napisała. To jest udzielenie, ocena jest udzieleniem uczniowi informacji o tym, tak, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć. Nie zakreśleniem na czerwono tylko tych rzeczy, które zrobił źle i postawieniem słabej oceny. I na tym kończy się informacja zwrotna. Udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. Tak jest napisane prawo dotyczące oceniania, że ocena jest udzieleniem wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. Motywowaniem ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. Ale oceny są też dostarczeniem rodzicom informacji zwrotnej o postępach i zauważcie, tu się po raz pierwszy pojawia słowo trudnościach. Ta informacja zwrotna dotycząca trudności jest dla dorosłych, jest dla nauczycieli, dla rodziców. Uczniowi mamy powiedzieć, to jest w porządku, tyle się nauczyłeś, ok, masz dalej uczyć się tak, żeby się nauczyć więcej. Bo mówienie, tego się nie nauczyłeś, tego się nie nauczyłeś, tego się nie nauczyłeś, jest bez sensu, jest nieefektywny. Więc dorosły, który jest
wspierający mówi: tyle potrafisz, a teraz ucz się tego, a teraz ucz się tak, a teraz możesz jeszcze zrobić to. A nie mówi: tego nie zrobiłeś, tego nie zrobiłeś, bo to nic nie wnosi. Wiecie, to tak jak mamy jakąś sytuację awaryjną i wypadek i zaczynamy od szukania winnego. To nie rozwiązuje sytuacji. Jak mamy sytuację trudną, awaryjną, kryzysową, to się zastanawiamy, jak rozwiązać sytuację, a nie szukamy winnego. Ale bardzo wielu z nas tak reaguje i taką ma postawę. I na poziomie afektywnym tak reaguje. I tutaj może Państwo reagujecie tak samo. Więc jeśli chodzi o trudności, to jest informacja dla dorosłych. Mój uczeń, moje dziecko ma jakieś trudności, to ja mu będę towarzyszył w procesie uczenia się w taki sposób, żeby go dobrze poprowadzić. I zauważcie, ocenianie jest również umożliwieniem nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej. Czyli ocenianie w ustawie jest zapisane jako informacja zwrotna dla nauczycieli o tym, jak uczą swoich uczniów. I taki przykład, który bardzo lubię, zawsze możemy zobaczyć w pracy swoich uczniów to, co jest zrobione tylko źle. Prawda? I na czerwono pozakreślać i napisać, że tam jest chyba dostateczny plus. Ale możemy też spojrzeć na pracę ucznia i zobaczyć, co, jak dużo zostało już zrobionego dobrze. Czyli zobaczyć, co zrobił dobrze i jak dalej może planować swój proces uczenia się. Joachim Bauer, człowiek, którego książek wiele przeczytałam, który mówi dużo o neurobiologii mózgu, mówi, że rodzice, opiekunowie i nauczyciele powinni posiąść taką sztukę pozytywnej krytyki. Chodzi o to, żeby się nie koncentrować na błędach i nie krytykować dzieci, które zaczynają zdobywać nowe umiejętności. One nie tylko mogą, ale powinny popełniać błędy. I wiecie, dzisiaj jest taki fan na popełnianie błędów. Ja słyszę, wszyscy mówią, o, ważne jest popełnianie błędy, popełniajcie błędy. Wiecie, popełnianie błędu wtedy ma sens, kiedy jest obok nas ktoś, kto nam towarzyszy, kto nas wspiera i kto pomoże nam wyjść z patowej sytuacji i da nam przestrzeń do uczenia się na tym błędzie, czyli zobaczenia, że coś poszło nie tak i ja mogę to zrobić jeszcze raz. I wiecie, kiedy ta postawa jest wspierająca, to dzieci naturalnie podejmują kolejne próby. I ja pracuję z dziećmi od 20 lat i widzę, że dzieci, które popełniają błąd, mówią: chcę jeszcze raz, chcę jeszcze raz. I bardzo często jest tak, że jak są przy tym pozytywne emocje, to one robią to dokładnie tak długo, aż to zrobią. I potem mają naturalną refleksję nad tym. Ha, już teraz rozumiem, dlaczego to nie wychodziło. Wiecie, mówi się, że wybitni uczniowie bardzo rzadko zostają noblistami. Wiecie dlaczego? Dlatego, że im się udaje już przy pierwszej próbie. W szkole wybitnym uczniom zawsze za pierwszym razem się udaje. A przeciętni uczniowie mają cierpliwość noblistów. Właśnie dlatego, że często muszą podjąć ileś prób, żeby się udało, ale mają przynajmniej okazję obserwować siebie w procesie uczenia się i uczyć się, obserwując, co było dobrze, a co było nie tak. Bauer też mówi, że niedopuszczalne jest zawstydzanie, ironizowanie czy ośmieszanie dzieci. Takie traktowanie uczniów jest zabójcze dla motywacji. Ja wiem, że my to bardzo często robimy nieświadomie. Na koniec pokażę Państwu pewien spot i zapamiętajcie dobrze, że zabić motywację można bardzo szybko i są rzeczy, które robimy nieświadomie, natomiast to, że robimy coś nieświadomie, nie usprawiedliwia nas w ogóle. Ono nas może usprawiedliwić przy pierwszym, przy drugim, trzecim razie, ale jeśli to się dzieje cały czas, to niestety jest to forma pewnej biernej agresji. I należy się również uczyć i po prostu nie robić takich rzeczy. Kolejny zapis fajny,
który się pojawił w 2017 roku w rozporządzeniu dotyczącym organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to jest taki zapis, który mówi, że szkoła może zorganizować zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. I zawsze pytam na spotkaniach i na szkoleniach. Od 2017 roku ten slajd pojawia się na moich wszystkich szkoleniach. I pytam rodziców i pytam nauczycieli, czy w szkołach waszych dzieci, czy w szkołach, w których pracujecie, organizuje się zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się? Bo ja nie rozumiem nadal, dlaczego te zajęcia się nie odbywają. Skoro ustawodawca wskazał, że to jest ważne. Wiecie, my mamy kompetencje kluczowe w podstawie programowej od 2006 roku. I one przy każdej nowelizacji podstawy programowej znowu się pojawiają. I znowu jest wskazanie. I jest to zalecenie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, że mają być kształtowane kompetencje kluczowe, w tym umiejętność uczenia się. A nadal w szkołach nie ma zajęć rozwijających umiejętność uczenia się. Zajmujemy się mnóstwem różnych niepotrzebnych rzeczy, a bardzo często nie ma zajęć z umiejętności uczenia się. Jeśli są, to super. Jeśli u kogoś są takie zajęcia, to bardzo by mnie to ciekawiło, to napiszcie na czacie, czy są i w jakim wymiarze one się odbywają. Taką rzecz dotyczącą uczenia się, jeśli są ze mną dzisiaj młodzi rodzice, to chcę powiedzieć taki wyrywek troszkę z psychologii rozwojowej. Pamiętajcie o tym, że dzieci w wieku 2-3 lat uczą się najczęściej przez taką swobodną eksplorację, poprzez spontaniczne zabawy i jest to często takie uczenie się nieuświadomione. I warto jest wtedy towarzyszyć w tym dzieciom, prawda? W tym eksplorowaniu i pozwolić dzieciom na to. I dla mnie dramatem jest szczerze, jeśli słyszę, że już takie 3-4-latki rodzice wożą na milion zajęć dodatkowych, bo im się wydaje, że jak oni nie zawiozą na milion zajęć dodatkowych, to ta umiejętność uczenia się, ona się nie rozwinie. I te dzieci po przedszkolu, w przedszkolu ileś tam zajęć, potem po przedszkolu jeszcze jadą na angielski, chiński, japoński, prawda, na judo, na coś tam. I wiecie, trudno mi sobie wyobrazić, że te dzieci w wieku dorosłym będą rzeczywiście szczęśliwymi, samodzielnymi ludźmi, bo one w tym wieku powinny się po prostu bawić. One się po prostu powinny bawić. I mamy potem moment wejścia w edukację, czyli te 5-6 lat. I te dzieci pomiędzy 2., 3., 5. i 6. rokiem życia, one uczą się już przez eksperymentowanie. I też dobrze towarzyszyć dzieciom w tym eksperymentowaniu. Być i towarzyszyć i wspierać. I mieć taką postawę akceptacji, uważności na to dziecko, żeby być przy tym dziecku. I dopiero kiedy dzieci wejdą w edukację formalną, prawda, szkolną, to zauważcie, jak one się uczą. One się uczą przez współpracę, poprzez pracę w parach i w zespołach. A tymczasem, kiedy wchodzą dzieci do systemu, to jak najczęściej to się odbywa? Że się uczą od swoich pleców, siadają w ławkach, prawda, w bardzo wielu szkołach. Wiem, że w nauczaniu zintegrowanym są takie zasady, że oczywiście swoboda planowania tej sali lekcyjnej jest duża. Natomiast jeśli nie ma warunków, a bardzo często tych warunków nie ma, to wiem, że dzieci wchodzą do systemu, siadają w ławkach i uczą się od swoich pleców. A tymczasem w ich rozwoju jest potrzeba pracy w zespole i uczenia się pracy zespołowej. I już kończąc, chcę powiedzieć, że ten człowiek, który dobrze zacznie uczenie się, będzie miał tych obecnych, świadomych, kompetentnych, znaczących ludzi dorosłych wokół siebie. Będą to ich nauczyciele i będą to ich rodzice. To on przejdzie przez pewne etapy uczenia się. Pierwszy etap to jest uświadomienie sobie własnej niekompetencji, czyli nie wiem, prawda? Ustalenie tego, co wiem, a czego nie wiem, czyli dostrzeżenie tej luki, o której mówiłam. Potem pozyskanie nowych informacji, obserwowanie innych w działaniu. Tak przebiega proces uczenia się. Ćwiczenie umiejętności i wykorzystywanie ich w sytuacjach typowych, a potem w nietypowych. Tak
takie są etapy uczenia się, że człowiek najpierw próbuje w tych sytuacjach typowych, opisanych, prawda, ustrukturyzowanych bardzo często, a potem w tych nietypowych. I wtedy dopiero na tym poziomie wiemy, że on, kiedy już potrafi w sytuacjach nietypowych zastosować, to znaczy się, że ten proces uczenia się przebiegł z sukcesem. I chciałabym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że dla mnie bardzo ważne jest, żebyście mieli dużo akceptacji tego, że nasze dzieci dzisiaj to są cyfrowi tubylcy. I wiem, że projektujemy ich przyszłość i myślimy sobie, że te komórki i komputery to jest po prostu samo zło. Natomiast wszystkie badania pokazują jednak, że dzieci są już tak zanurzone w cyfrowym świecie, że wyciąganie ich stamtąd jest trochę taką bezsensowną pracą. Myślę, że jest wiele sposobów na to, żeby uczyć takiej kultury życia codziennego, w której dzieci inaczej będą organizowały ten czas i będą przestrzegały tej higieny czasu pracy, uczenia się i odpoczynku. Natomiast spójrzcie na tą piramidę potrzeb, która jest zbudowana właśnie, może troszkę żartobliwie, ale myślę, że tak to wygląda, jak obserwujecie, jak jeśli jesteście rodzicami nastolatków, to możecie to obserwować, że te potrzeby bezpieczeństwa są zupełnie innymi potrzebami, prawda? Że potrzeba przynależności to jest potrzeba przynależności i zanurzenia permanentnego w mediach społecznościowych. Szacunku wyrażana w mediach społecznościowych i samorozwoju również poprzez media społecznościowe. Potrzeby zupełnie podstawowe to jest właśnie to, żebym miał tą komórkę, żebym miał dostęp do internetu, prawda? I jeszcze, żeby komórka była naładowana. To są najważniejsze z potrzeb. I to, co dzisiaj możesz zrobić, rodzicu i nauczycielu, to być uważny i obecny i wspierać dziecko w jego rozwoju, a nie realizować swoich założeń czy założeń systemu. Dziecko nie jest po to, żeby zrealizowało podstawę programową. Twoi uczniowie to nie są osoby, które urodziły się po to, żeby zrealizować podstawę programową, a potem stać się idealnym pracownikiem w jakimś systemie. Nie, one urodziły się po to, żeby mieć szczęśliwe i dobre życie i żeby system pomógł im w osiągnięciu samodzielności. I my jako rodzice, jako opiekunowie, to w przyrodzie nawet tak działa, a my nie potrafimy się tego uczyć. Jesteśmy od tego, żeby zapewnić im samodzielność. I jak przeczytacie raport o dołowaniu, to dowiecie się, że taką samą formą przemocy wobec dzieci, jak brak opieki, jest nadmierna opieka i odbieranie poczucia odpowiedzialności za swój proces uczenia się, za możliwość decydowania o swoim życiu, to jest straszna przemoc. I o tyle jest gorsza, że kiedy mam tak obecnych i aktywnych, często nadaktywnych w moim życiu rodziców, którzy od rana do późnej nocy zapewniają mi miliard zajęć i każda sekunda mojego życia jest wykorzystana, bo moi rodzice to zaprojektowali, bo przecież są świetnymi rodzicami. Tylko ani razu nie zapytali mnie, czy ja na pewno tego chcę. A ja duszę się w tej miłości i duszę się w tej nadmiernej opiece, bo ani razu czasami nie miałem okazji powiedzieć, że chcę czegoś innego. A powiem wam, a po rozmowach z dziećmi wiem, że dzieci czasem się wstydzą rodzicom powiedzieć, że chcą obejrzeć po prostu głupi serial. Albo wstydzą się, że są dzieckiem tak mądrych rodziców, tak fajnych rodziców, takich rodziców, którzy osiągnęli sukces. A oni jedyne, czego chcą, to poleżeć na kanapie i popisać na Messengerze ze znajomymi. Bo dla tych rodziców to jest strata czasu. I to jest bardzo trudna decyzja i ona należy do ciebie. Dzisiaj to ty decydujesz, rodzicu, nauczycielu, czy będziesz wspierającą osobą, znaczącą, która będzie towarzyszyć w procesie uczenia się swoim uczniom i swoim dzieciom. Za chwileczkę zaproszę Państwa do obejrzenia krótkiego spotu, który
jest dedykowane rodzicom, ale chciałabym, że jeśli są dzisiaj tutaj nauczyciele, żebyście to też obejrzeli jako nauczyciele. Nie po to, żeby potem puścić rodzicom, ale po to, żeby pomyśleć, że tak samo dotyczy to pracy nauczyciela. I po tej części, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał zadać pytanie, albo Michał powie mi, że są jakieś do mnie pytania, na które mogę odpowiedzieć, a ja będę znała odpowiedź, to ja z przyjemnością odpowiem na te pytania. Jako że mam taką stronę, która się nazywa Facetka z Poradni, to na LinkedInie, na Instagramie czy przez Facebooka możecie się ze mną kontaktować, ale także dokładnie tak pisane Facetka z Poradni, @gmail.com. Też Państwo możecie do mnie pisać, gdybyście na przykład chcieli linki do raportów, o których mówiłam. Michał się włącza, więc słyszę, że chce coś powiedzieć. Ja chciałam przytoczyć pytania, które się pojawiły na czacie i które dotyczyły bezpośrednio Facetka z Poradni. Tak? Padło pytanie, dlaczego facetka? Aha, no tego nie powiedziałam na początku, przepraszam bardzo. Już mówię dlaczego. Dlatego, że jako że pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej już 20 lat, to wiem dobrze, że nie wiem, czy w waszych szkołach, ale w szkołach, z którymi ja mam do czynienia bardzo często, dzieci żartobliwie, dzieci czy uczniowie, kiedy ktoś coś zbroił, to mówiło się, że pójdziesz do dyrki albo pójdziesz do facetki. Nie? I ta facetka to często była pani pedagog albo pani psycholog, która pracowała w szkole. No ale jak już ten przestępca nieletni był tak zdemoralizowany i tak przeszkadzał na lekcji na przykład, że już nie dało się z nim nic zrobić, to najgorszym złem wszechświata była już ta facetka z poradni, do której się to dziecko wysyłało po to, żeby no, wydać jakiś wyrok, nie, na tego nieletniego człowieka, tam jakiś akt napisać, że to jest taki nieletni, niesubordynowany człowiek. I często to jest takie zło, nie? Takie zło, że ta facetka z poradni to jest taki zły człowiek, a okazuje się, że to jest bardzo fajna facetka, mądra, wrażliwa i zainteresowana osoba, która choć straszyli nią bardzo, to bardzo często była pierwszą znaczącą osobą dorosłą w życiu tego młodego człowieka, która powiedziała, to jest w porządku i ja rozumiem, dlaczego tak się zachowujesz. I często jest to moment zwrotny w życiu tych ludzi. Więc cały sekret facetki z poradni jest taki. Czy coś jeszcze? Jest jeszcze jedno pytanie, ale zanim je przytoczę, to jeszcze mam tutaj taką prośbę do Państwa. Wrzuciłem na czacie link do, może to tak nazwać ankiety, a właściwie prezentacji interaktywnej, bo chcielibyśmy się dowiedzieć, z kim mamy do czynienia. Tam już część osób zaczęła wypełniać. Widzę, że dominują tutaj nauczyciele, a mam wrażenie, że osoby, które udzieliły odpowiedzi, że są też rodzicem, to tak naprawdę są rodzicem i nauczycielem. Miałem to po liczbie udzielonych głosów. Widzę, że w tej chwili się Państwo bardziej się aktywowaliście, więc bardzo dziękuję. A drugie pytanie, a właściwie pierwsze, które padło na czacie, to pani Ania zadała takie pytanie. Witam, jestem nauczycielem wspomagającym oraz przedmiotowym. W trakcie pandemii nie mam płacone za etat nauczyciela wspomagającego. Czy to jest zgodne z prawem? Powiem tak, nie chciałabym dzisiaj udzielać odpowiedzi na takie pytania dotyczące rozwiązań prawnych. Dobrze, bo to też tak troszkę rozmyje temat, a dla mnie bardzo ważne jest, żeby przekaz był dosyć jasny. Więc bardzo proszę Panią, żeby Pani do mnie napisała, czy przez jakieś medium społecznościowe, czy na maila, a ja włącznie z podstawą prawną Pani po prostu wtedy odpowiem. Dobrze? Tak? I chciałabym powiedzieć, Michał, że jeśli są również inne pytania dotyczące organizacji pracy, prawa pracy, to... Nie, to wiesz co, to było to tak naprawdę póki co i jedyne pytanie na czacie, poza tym drugim, który też zdecydowałem. Więc zapraszam Państwa do zadawania pytań, okay. Też już nie musicie tego robić na czacie, możecie po prostu bezpośrednio tutaj albo napisać, ale aczkolwiek tak. Zachęcam, żebyśmy dzisiaj jeszcze chwilkę podyskutowali, bo myślę, że ważne tematy Ola poruszyła. To ja mogę udostępnić, rozumiem, teraz film. Tak, myślę, że tak na razie nikt się nie wyrywa do odpowiedzi. Na razie nikt się nie wyrywa. To się do pytań, a nie do odpowiedzi. Tak. No i teraz jest pytanie, czy...
Pamiętaj o tym magicznym przełączniku. A, ja pamiętam o magicznym przełączniku. Tylko niestety chyba nie widzę. Nie widzę tego slajdu. Niestety, Michał, nie pokazuje mi się to na ekranie, wiesz? Ale to może podeszli link po prostu do tego. Okay. No ale wolę. Albo ja uruchomię, albo państwo po prostu. Mogę ja spróbować też uruchomić. Chyba, że ty już spróbuj uruchomić w jakiejś przeglądarce. Momencik. Wrzucę go na czat. Czy to poszło? Coś się pojawiło, dobra. Czy możesz go uruchomić? Spróbuję. Zmierzę się z tym zadaniem. Teraz ja dla odmiany udostępnię ekran. Przyznaję, że jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło puszczać YouTube'a na spotkaniu. Więc to będzie pierwszy raz, ale mam nadzieję, że skuteczny. Zapraszam Państwa na ten krótki spot. Chwila koncentracji, jeśli mogę prosić. To są chyba niecałe 3 minuty. Tak, teraz ja dostaję jakieś te dziwne monity, więc muszę pewnie coś poznać. Link wklejony do przeglądarki działa, także można obejrzeć tam. Tak, tak, można. Ola miała takie marzenie, żebym uruchomił. Żebyśmy wszyscy obejrzeli, tak. Więc już pewnie słychać, jeszcze nie widać, więc jeszcze przepraszam sekundkę, ale już powinniśmy widzieć YouTube'a. Dorosły czeka na ważną rozmowę. Dlaczego brak mu pewności siebie? Może dlatego, że jako dziecko uwierzył we wszystko, co usłyszał od ciebie. Kiedy potrzebował twojej akceptacji. Gdy bardzo się starał, ale mu nie wychodziło. Kiedy jedzenie znów okazało się świetną zabawą. Dokładnie w tej jednej chwili doświadcza tego, w jaki sposób jego pewność siebie i wiara we własne możliwości były budowane przez lata. Przemoc emocjonalną stosujemy wszyscy, często zupełnie nieświadomie. To pozornie niewinne żarty, mimochodem wypowiedziane słowa. Wystarczy chwila słabości, gorszy dzień, czasem bezsilność. Tylko świadomi rodzice wiedzą, że każde ich słowo lub zachowanie potrafi zmienić życie. Kiedyś twoje dziecko rozwinie skrzydła. Od ciebie zależy, czy będzie latać. Rozwiąż test na stronie www.rodziceprzyszłości.pl i bądź świadomym rodzicem. Chyba się uda. Tak, udało się. Dobrze, to... Ja dziękuję Państwu bardzo. Jeśli ktoś z Państwa ma pytania, to jest to teraz ten czas, że można zadać pytanie bezpośrednio i jeśli prowadząca będzie znała odpowiedź, to z przyjemnością odpowie, a jeśli jest to coś z takich rzeczy bardzo formalnych, gdzie pewnie fajnie, żebym jeszcze mogła się podeprzeć jakimś materiałem, to z przyjemnością odpowiem mailowo. Ale jeśli coś dotyczy dzisiejszego spotkania i towarzyszeniu uczniom czy dzieciom w procesie uczenia się i o coś chcielibyście Państwo zapytać, to ja z przyjemnością posłucham. Bardzo. Dziękuję.
Dziękuję również. Dziękujemy. Jeżeli Państwo już nie macie pytań, albo to, że tak powiem, jedno z drugim się nie wyklucza, ja puściłem kolejne pytania dotyczące właśnie oceny dzisiejszego spotkania, więc będę też wdzięczny w imieniu Oli i własnym, jeżeli podzielicie się opinią. Widzę, że już część osób zaczęła wypełniać, bardzo dziękuję. Olu, dla Ciebie taka informacja, pokażę zresztą, a co, czemu mam nie pokazywać, jakie są wyniki. Proszę bardzo, tutaj możemy powiedzieć, że czerwony pasek dostaniesz. To najważniejsze. To najważniejsze, tak. W kontekście zwłaszcza Twojego całego dzisiejszego wykładu. I też, jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, spostrzeżenia dotyczące tego, co Ola tak naprawdę, czym się podzieliła dzisiaj z nami, co dla Was było wartościowe, to też myślę, że będzie cenne, jeżeli taką informację zwrotną nam zostawicie. Ja mam to napisać. Ktoś napisał na czacie, że jeśli mam jakieś linki do filmików, to tak jak powiedziałam, jeśli Państwo napiszecie do mnie, to ja z przyjemnością Państwu odpowiem i odeślę te linki do filmów, o które będziecie prosić, czy do raportów, o których mówiłam. Ja też postaram się dogadać z Olą, że w ramach po prostu informacji pokonferencyjnej, żeby do Państwa też takie materiały podesłać po prostu. No, myślę, że się dogadamy. Jeszcze piszę swój prywatny adres. Nie wiem, czy to się udało, czy się nie udało. O. Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że to jeszcze wysłałam swój prywatny adres mailowy i bardzo proszę, żebyście Państwo do mnie napisali, jeśli życzycie sobie jakieś materiały, żeby do Państwa wysłać. No i chyba powoli zmierzamy do końca dzisiejszego dnia konferencji. Mam takie poczucie, że chyba ostatnie spotkanie było najbardziej wartościowe, więc bardzo Ci dziękuję, Olu, za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, przemyśleniami. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo za uczestnictwo i za możliwość bycia z Wami dzisiaj. Do widzenia. Do widzenia. Można pisać do mnie w przyszłości. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i do widzenia. Dobranoc. Też serdecznie dziękuję. Mam tylko pytanie odnośnie tego nagrania. Ono zostanie